Bóg jest Bogiem indywidualnym, każdego z nas, do każdego z nas mówi naszym językiem, moim, indywidualnym, do Ciebie mówi Twoim. Witam serdecznie, Ania Weigl, żona Jacka Weigla, mama szóstki dzieci, apostolski ruch wiary. To już drugi odcinek o snach i wizjach. W poprzednim odcinku mówiłam, po co w ogóle sny? Czy mamy w nie wierzyć, czy nie? Mówiłam charakterystykę snów i charakterystykę wizji. Dzisiaj chciałabym powiedzieć krok dalej, a mianowicie, co mamy zrobić, jak już mieliśmy tę wizję, mieliśmy sen, co z nią zrobić dalej? Jak na nią zareagować? Bóg mówi, zapisz to, co widziałeś. Czyli po pierwsze, powinniśmy, nawet jeśli będziemy pamiętać, albo wydaje nam się, że będziemy pamiętać, powinniśmy zapisać sen, zapisać wizję. Dlaczego? Dlatego, że nasza pamięć jest zawodna. Ale po drugie i co najważniejsze, dajemy w ten sposób Bogu znać, że jest dla nas ważne to, że On do nas mówi i to, co On mówi, i że chcemy w ten sposób szukać odpowiedzi, nawet jeśli w dużym stopniu rozumiemy już to, co zostało nam pokazane. Ponadto, spisując, porządkujemy swoje myśli. I w trakcie spisywania może też przychodzić kolejny poziom zrozumienia tego, co nam się przyśniło. Ponieważ wizje, przypominam, tak jak powiedziałam w pierwszym odcinku, są dosłowne i spełniają się dokładnie tak, jakie widzieliśmy. Jak jeszcze mamy zareagować? Modlić się. Modlić się, szukając u Boga rozwiązania. Boże, co mi dałeś w tym śnie? Co chciałeś mi powiedzieć? Jak mam to rozumieć? Gdzie mam szukać odpowiedzi? Albo do kogo mam się udać po pomoc, po tą odpowiedź? Ponadto dobrze jest prosić Ducha Świętego, aby pomógł nam zinterpretować to, co zostało objawione, żebyśmy z naszej ludzkiej natury ani nic nie dodali, ani nic nie zabrali. Ale żeby to naprawdę była Jego interpretacja, ponieważ też czytam w innym miejscu, że to On daje interpretację snów. Poza tym potrzebujemy też modlić się i pytać Ducha Świętego, co mamy z tym objawieniem zrobić. Czy mamy ten sen, czy wizję zaaplikować do życia, czy mamy odłożyć na półkę, czekając na wypełnienie, ponieważ często na wypełnienie snów czy wizji musimy czekać miesiące, czasami lata. Jakie mamy etapy wypełniania snów? Najpierw jest objawienie. Wszystko to, co Bóg nam pokazał, a czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Kolejne to interpretacja. Co to znaczy? Dla kogo to jest? Zastosowanie. Kiedy ma się to wypełnić? Jak? Gdzie? I dlaczego? Kolejnym etapem jest ogłaszanie. To jest ten moment, kiedy zaczynamy ogłaszać to, co Bóg nam objawił, że wypełni się, albo że się wypełnia, albo że się wypełniło. Czyli sposób, w jaki przekażemy to, co otrzymaliśmy. No i ostatnim etapem jest wypełnienie snu. Dziś, jutro albo po kilkunastu latach. I sny bardzo często wypełniają się też wielopoziomowo, kilkukrotnie. Czyli jakiś sen może się już wypełnić na pewnym etapie, ale pewne jego elementy czekają jeszcze na wypełnienie. Tak było z moim snem o budynku. Zanim kupiliśmy nasz budynek Fundacji Edukacja z Wartościami, to śnił mi się ten budynek 12 lat przed zakupem budynku. I już w śnie wiedziałam, że budynek, który widzę z oddali, który jest budowany, który ma już zbudowane pierwsze piętra, gotowe, oszklone, a reszta nad jest budowana,
wiedziałam, że ten wybudowany etap to jest wspólnota, w której funkcjonowaliśmy, którą mój mąż prowadził. I wiedziałam, że to już jest etap zakończony budowy. To jest, po prostu funkcjonuje. Ale potem nad tym kolejne piętra były dobudowywane. I to był etap, kiedy zaczynaliśmy chrześcijańską szkołę Samuel z mężem. I ja wiedziałam, że te dobudowywane piętra w tym wieżowcu to jest właśnie ta szkoła. I po tym piętrze chodzili nasi znajomi, którzy tak chodzili z myślą kupna mieszkania tam, w tym budynku. To był taki wieżowiec oszklony z zewnątrz i właśnie tam dobudowywane te piętra. I dla mnie to było jasne, że oni, żeby zaproponować im posłanie dzieci do naszej szkoły. No, skoro tak sen tak to interpretowałam w tym śnie, no to tak zrobiliśmy. Obudziliśmy się i zadzwoniliśmy do nich, że mieliśmy taki sen, że po prostu czy oni chcą zapisać dziecko. Ale w związku z tym, że pewne rzeczy między ich liderami a nami nie do końca były wyjaśnione na tamtym etapie, to oni powiedzieli, dopóki te rzeczy nie będą wyjaśnione, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. No i minęło kilka lat od tego snu, myślę, że z 8, 9, kiedy mój mąż w pewnym momencie mówi, zgadnij, kto zapisał dzieci do naszej szkoły. No i nie miałam pomysłu, ale jak mi powiedział, że to właśnie ci, którzy we śnie moim chodzili po tym piętrze, szukając mieszkania do kupienia, to wiedziałam, że przyszedł kolejny etap wypełnienia się tego snu. I rzeczywiście, zapisali swoją córkę, która skończyła u nas szkołę, ale to nie koniec wypełnienia snu, dlatego że po kolejnych 2-3 latach mój mąż właśnie zdarzyła się okazja, żeby obejrzeć budynek z nadzieją, że może to będzie budynek dla naszej placówki już filii w tym momencie, chrześcijańskiej szkoły podstawowej Daniel. I on sam poszedł oglądać ten budynek, ale jak wrócił, to nie był do końca zadowolony i powiedział, kochanie, a co ty myślisz, czy ja mam kupić ten budynek? Pomyślałam sobie, zwariował człowiek, bo nie zabrał mnie na oglądanie, a oczekuje, że mu powiem, czy ma go kupować, czy nie. Albo zwariował, albo ma ogromną wiarę w moje możliwości prorocze. No więc mówię, kochanie, no nie zabrałeś mnie, to jak mam ci powiedzieć, na jakiej podstawie? A on mówi, no to chociaż wejdź w Google Street View i zobacz ten budynek na zdjęciu. Pomyślałam sobie, no zwariował podwójnie. No ale jako posłuszna żona włączyłam to Google Street View i moim oczom ukazał się widok, na który za nie mówiłam. I powiedziałam, kochanie, to jest ten budynek, to jest budynek ze snu. A w związku z tym, że nieraz rozważaliśmy ten sen i wracaliśmy do niego, bo wiedzieliśmy, że jest absolutnie kluczowy dla naszego powołania, to ten sen wracał. I kiedy powiedziałam ze snu, to Jacek powiedział, z tego snu? Ja powiedziałam, tak, z tego snu. I ja mówię, to jest ten budynek, kupuj go. I jeszcze tylko zadałam pytanie, a czy jest w tym budynku winda? Ponieważ w moim śnie, w tym budowanym budynku, jeździła winda, która działała przez 3 lata. Tak w tym śnie było. Jacek mówi, tak, jest winda. Ja mówię, to cudownie. No i wyobraźcie sobie, że już od paru lat działamy w tym budynku, chyba z 4 lata. I zgadnijcie, kiedy winda zaczęła się psuć? Dokładnie, po 3 latach. Także sen może się wypełniać etapami. I to, co jest jeszcze niesamowite, to, że ci ludzie, którzy chodzili w tym śnie z myślą o kupieniu tam mieszkania, którzy posłali swoją córkę do naszej szkoły, ich rola w tym śnie nie skończyła się na tym etapie, ale okazało się, że ten mąż pracował w tym budynku, który my kupiliśmy, przez cały czas funkcjonowania tego budynku, więc wiedział wszystko o jego utrzymaniu, zużyciu prądu, światła, ogrzewania itd., itd., ponieważ pracował w nim ponad 10 lat. Bóg jest niesamowity, niezwykły i naprawdę mówi do nas w snach. Okej. Próbujmy patrzeć na sny jak na przypowieści, jak na opowieść, którą trzeba wyjaśnić. Trzeba poszukać, zrozumieć symbole, typy, wzorce. I jeżeli za bardzo się w szczegóły zagłębimy, to możemy zagubić tą główną myśl.
skąd powinniśmy czerpać, żeby interpretacja snów i ich rozumienie było dla nas łatwiejsze i jaśniejsze? Czytajmy Biblię. Tam mamy przypowieści, które Jezus tłumaczy. Tłumaczy symbole. Mówi, co to jest ziarno. Mówi, że jest to Słowo Boże. Albo mówi, że ziarno to Królestwo. Tak, widzimy, że nawet w samym słowie symbole mają różne znaczenia. Strzały to jest, są dzieci, tak? Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Ale z drugiej strony widzimy sytuację, jak przychodzi prorok do jednego z królów i mówi, uderz strzałami o ziemię. I tyle razy, ile król uderzył, tyle zwycięstw powiedział, że odniesie nad Filistynami. Czyli strzały w tym momencie oznaczają zwycięstwo. Już nie mówiąc o tym, że strzały też oznaczają środek do osiągnięcia celu. Więc studiujmy przypowieści Jezusa, czytajmy Biblię. Tam mamy te wzorce. Olej jako namaszczenie, świecznik jako znak wpływu, znak oddziaływania. Poszerzajmy słownik języka snów. Kiedy zrozumiemy jakiś symbol, to zapisujmy go. Generalnie nie jestem zwolenniczką jakiegoś jednego słownika, dlatego że Bóg jest Bogiem indywidualnym. Każdego z nas, do każdego z nas mówi naszym językiem, moim, indywidualnym, do Ciebie mówi Twoim. Dlatego co innego dla mnie będzie oznaczał kot czy pies, a co innego dla Ciebie. Dla mnie kot oznacza niezależność, bo nie da się wychować tego zwierzęcia. Chodzi swoimi drogami, robi co chce i generalnie przychodzi do Ciebie, kiedy on ma ochotę, a nie kiedy Ty masz ochotę. Ale moje dzieci najstarsze, mój syn i moja synowa, kupili sobie koty, ponieważ to jest dla nich przyjaciel i terapia swoista przytulania i kochania i w ogóle. Więc już nawet w jednej rodzinie mamy zupełnie inne patrzenia na ten sam symbol. Także poszerzajmy słownik języka snów. To ma być nasz słownik. Mamy różne jakieś przydomki rodzinne, różne nawet kulturowo, narodowo mamy różne rozumienie kolorów. Co innego będzie dla nas znaczyła czerwień niż dla Rosjan czy jakiegoś innego narodu. Kiedy otrzymamy tłumaczenie symbolu, dopiszmy je do naszej listy. Róbmy naszą taką listę po prostu. Zapytajmy sami siebie, co ten symbol znaczył dla mnie, jak ja to rozumiem. Często jak ktoś mnie prosi o interpretację snu, to mu mówię, ok, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest to, to, to i to. Ale chciałabym wiedzieć, co ty rozumiesz przez ten symbol. Co dla ciebie znaczy, znaczą myszy, tak? Albo dziadek, który się pojawił w twoim śnie. Kim był twój dziadek? Co sobą reprezentował. Bardzo ważne w snach są emocje. Ważne jest zanotować, jak się czuliśmy, co przeżywaliśmy, co nas dotykało, z jaką emocją się obudziliśmy. Czy z nadzieją, czy z zadowoleniem, czy z jakimś lękiem. Warto poprosić o radę ludzi bardziej doświadczonych niż my, a szczególnie obdarowanych w dziedzinie proroczej. A jeśli jeszcze są obdarowani w interpretacji snów, to super. Bo nie wszyscy są Danielem czy Józefem. W Biblii mamy tylko dwóch tłumaczy snów, Daniela i Józefa. Wiecie, to co jest niezwykle ciekawe, to to, że dla Żydów dziedzina ponadnaturalna, wizytacje anielskie, aniołowie, świat duchowy, wizje, sny, były czymś zupełnie naturalnym. Żydzi, jak spojrzycie w Biblii, żaden Żyd nie potrzebował interpretacji snów. Kiedy Józef powiedział o swoim śnie swoim braciom, to nie miał oczywistego snu. Powiedział, śniły mi się 12 snopów i 11 z nich kłaniało się temu 12. I bracia mówią, co ty myślisz, że będziemy ci się kłaniać? Także oni natychmiast rozumieli. Tak samo ojcu, jak powiedział, że śniło mi się księżyc, słońce i 12 gwiazd, które się kłaniają tej jednej gwieździe. Ojciec mówi, czy ty myślisz, że twoi bracia i twoja matka i ja będziemy ci się kłaniać? Także Żydzi rozumieli sny. Jak widzimy, Daniel czy Józef, oni nie interpretowali snów Żydom. Oni interpretowali sny poganom. Także to jest bardzo fascynujące i ciekawe. Mamy dwa jakby rodzaje snów. Sny osobiste i skierowane na zewnątrz.
Sny osobiste dotyczą nas, naszego serca, naszego stanu, w jakim jesteśmy, miejsca naszej relacji z Bogiem, naszego życia. To są na przykład sny Józefa właśnie o snopach kłaniających się, czy sen Nabuchodonozora o posągu. Natomiast sny na zewnątrz koncentrują się na czymś lub na kimś innym. I takich snów jest zdecydowanie mniej. To jest około 1-5% snów w ogóle ludzi, którzy śnią takie rzeczy, ale też tych snów, które każdy z nas śni, to niewiele tych snów mamy. Jakie to przykłady snów? Sen Faraona o krowach tłustych i chudych, o kłosach pełnych i pustych, który dotyczył całego kraju, a wręcz ówczesnego świata, który mówił oczywiście o nadchodzącym głodzie, a poprzedzanym przez lata obfitości. Ja też miałam kilka takich snów, niewiele, do moich przyjaciół, jako potwierdzenie miejsca, w którym są, rozeznania, jako po prostu pomoc w potwierdzeniu w jakiejś miejscu, w którym potrzebowali zmienić swoją drogę na danym etapie powołania. Czyli sny o kimś lub dla kogoś są rzadkie, chociaż im bardziej wzrastamy w dziedzinie interpretacji snów i uczymy się tego, tym tych snów może występować więcej. Natomiast wiele z nas śni, znaczy występuje w naszych snach inne osoby. I wydaje nam się, że wtedy ten sen jest dla tego kogoś. Ale zanim komuś powiesz ten sen, że to jest dla niego jakieś, nie wiem, napomnienie albo coś ważnego z jego życia, to zastanów się, czy ten sen na pewno nie jest dla ciebie. Bo często śnią się nam inne osoby jako symbole czegoś w naszym życiu. Dlatego jeżeli ktoś inny pojawi się w twoim śnie, to zastanów się, co ta osoba reprezentuje w moim życiu. Kiedyś przyszła do mnie dziewczyna i mówi, śnił mi się właśnie jeden taki znajomy i czy to znaczy, że teraz po prostu on ma być moim mężem. I ja mówię, ale poczekaj, bo on tak właśnie, tak był blisko. I ja mówię, ale co on dla ciebie oznacza, co on dla ciebie reprezentuje, jak go kojarzysz? Ona mówi, no kojarzę go jako z osobą, która się o mnie bardzo troszczy, która zawsze przepuści mnie pierwszą, która poda mi herbatę, która po prostu się naprawdę o mnie troszczy w taki Boży przyjacielski sposób. I ja mówię, no właśnie, Bóg przez ten sen chce ci pokazać, że On się o ciebie troszczy. On się tobą zajmuje, On o tobie pamięta. Inna osoba śniła z kolei Jasie, tej osobie. I ewidentnie jakby w posłudze, ta osoba jakby była w posłudze, uwalniała ludzi i kiedy ta osoba zaczynała się modlić w tym śnie za tych ludzi, to nagle ja się pojawiałam z boku jako takie wsparcie. No i to samo pytanie, co ja dla ciebie znaczę, zapytałam go. Z czym ci się kojarzę? Co we mnie jest takie charakterystyczne, co jak myślisz o mnie, to ci pierwsze przychodzi na myśl. I ta osoba powiedziała, no właśnie twoje takie prorocze wejrzenie z wiarą i z mocą. Ja powiedziałam, no i właśnie to jest to, co będzie z tobą w tej posłudze. To namaszczenie, które ja dla ciebie reprezentuję, ono będzie z tobą w tej dziedzinie, do której zostałeś powołany. Także zanim komuś powiesz, że to był sen dla niego, to zastanów się, czy to nie jest sen dla ciebie, dotykający czegoś, co ta osoba dla ciebie symbolizuje. Sen, którego nie rozumiemy, pozostaje nic nieznaczącym zdarzeniem. Kiedy go zrozumiemy, staje się doświadczeniem, które może zmienić nasze życie. Tym, który daje interpretację snów, jest sam Bóg. Czytamy w Rodzaju 48. Odpowiedzieli mu, mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć. Rzekł do nich Józef, wszak wytłumaczenia należą do Boga.
Interpretacje przychodzą jako wynik pogłębiającej się naszej relacji z Bogiem. Jak możemy otrzymać interpretację? Albo natychmiastowe wyjaśnienie snu przez anioła, jak u Daniela. Przychodzi do nas anioł i tłumaczy nam sen. Albo w trakcie, kiedy śnimy, rozumiemy już pewne elementy tego snu. Ja tak często bardzo mam. Podczas zapisywania snu, dlatego tak ważne i istotne jest zapisywanie snów, może się zdarzyć tak, że rozumiemy więcej i więcej. I ten, który zazwyczaj jest najczęstszy, czyli w miarę upływu czasu sen jest odsłaniany. W miarę jak dojrzewamy w rozumieniu jego dróg, w miarę jak szukamy jego odpowiedzi, wtedy ten sen jest nam objawiany w pełni. Przysłów 25:2 czytamy: chwałą Bożą rzecz taić, chwałą królów rzecz badać. Bóg ceni sobie to, kiedy go szukamy. To nasze dążenie do odkrycia tego, co on utaił, co on ukrył. To tak jak, wiecie, my chowamy dzieciom jajka na Wielkanoc czekoladowe gdzieś w trawie i one szukają i się cieszą. Albo jak w ogóle bawimy się w chowanego i dzieci nas szukają i nas znajdują. To jest największa radość. Dlatego Bóg chce, żebyśmy szukali odpowiedzi. I nie zawsze, nie wszyscy mają ten dar tłumaczenia snów innych, bo często nawet nasze same trudno jest nam rozumieć. Ale jeśli będziemy czytać słowo pod tym kątem, będziemy otwarci, będziemy się tego uczyć, coraz lepiej będziemy Boga rozumieli w tych symbolach. I na koniec chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie ma gotowych odpowiedzi i jakichś ściśle ustalonych zasad co do interpretacji snów. Dlatego, że powtórzę teraz jeszcze, Bóg jest Bogiem indywidualnym i do każdego z nas mówi, do nas osobiście, naszym językiem, naszymi przydomkami, naszymi jakimiś skrótami myślowymi, naszymi wyobrażeniami. Bo kocha nas tak bardzo, że jest gotowy wejść w nasze buty. Także dziękuję Wam za to i za tydzień dowiecie się o zasadach pomocnych w interpretacji snów. Dziękuję. Ania Weigl, Apostolski Ruch Wiary.